Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj będziemy rozmawiali z panem doktorem Pawłem Chojnackim, filozofem, historykiem pracującym w oddziale krakowskim Instytutu Pamięci Narodowej. Mieliśmy już okazję, jak Państwo zapewne pamiętacie, ci z Państwa, którzy śledzą kanał IPN TV, rozmawialiśmy już z doktorem Pawłem Chojnackim i o twórczości tej rozproszonej, późno wydanej, bo nie późnej, ale późno wydanej w Polsce prac, tekstów Józefa Mackiewicza, a także o Zygmuncie Nowakowskim, takiej chyba głównej miłości doktora Chojnackiego. A dzisiaj książka, która już czas jakiś temu się ukazała. Nie było po prostu sposobności i okazji, proszę Państwa, żeby o niej porozmawiać. A zaraz Państwu ją pokażę, tutaj wystawię. Niestety cieszę się, że w ogóle autor jest z nami. Szkoda, że nie na miejscu w przystanku Historia. Ale rzecz naprawdę niezwykła. Pod wieloma względami książka doktora Pawła Chojnackiego pod tytułem Gmina. Życie powszednie na południu polskiego Londynu, lata 50., 80. XX wieku. I książka ma walor podwójny. Ją zaraz postawię oczywiście tutaj na stojak, ładnie przygotowany. Doktorze, bo to jest książka, która ma dwa walory dla mnie. Mało jest takich prac, nie chcę tam oceniać i niektórych rzecz jasna badaczy, historyków, bo ciężko nad czymś pracować, nie czując tego. Podejrzewam, że rzadko zdarzają się takie przypadki, że trzeba po prostu odrobić pracę na temat, ale zdarzają się. A tu mam takie poczucie, że Paweł Chojnacki napisał pracę bardzo ciekawą. Zaraz będzie się tłumaczył, w jakich archiwach musiał przesiadywać i w ogóle co badał, ale to jest, proszę Państwa, książka napisana przede wszystkim od serca. Znaczy mam poczucie, że tutaj jest coś więcej niż tylko oko badacza, ale też pewnego rodzaju pasja, zrozumienie tematu, chęć zmierzenia się z tym tematem, a drugi walor książki to jest jej taka warstwa. Dla tych z Państwa, którym czytnik nie wystarcza, ja należę do pokolenia analogowego, ja muszę przedmiot trzymać w dłoni, czyli książkę. Ja muszę czuć jej ciężar, jej wagę, widzieć jej papier, typografię, złożenie, fotografię. I ta książka jest też takim, bym powiedział, bardzo ładnym przedmiotem. Ona jest bardzo ładnie typograficznie złożona, ubogacona wieloma ilustracjami, wklejkami. To jest też, podejrzewam, owoc pracy badawczej Pawła Chojnackiego. No dobrze, już Państwu pokazuję. Proszę już tam sprawdzać albo w księgarniach stacjonarnych, jeżeli Państwo macie w mieście księgarnię Instytutu Pamięci Narodowej. To jest już ponad 13 księgarni na terenie całej Polski. Jeśli nie, to przez stronę ipn.gov.pl, gmina Paweł Chojnacki. Ale zacznę od gratulacji, bo to jest naprawdę książka, którą się, to jest książka naukowa tak naprawdę. Autor się zmierzył naukowo z tematem, ale pomimo tego właśnie to jest książka, którą się po prostu czyta. Którą się czyta, no z przyjemnością, to jest trudny temat, ale z przyjemnością, tak, bo ona jest też bardzo ciekawie zaprojektowana, jeśli chodzi o treść. Otóż doktor Chojnacki pokazuje nam przez tydzień życia, co Polacy na wychodźstwie robili w weekend, co robili w tygodniu. I tak jest skonstruowana ta książka. I to jest drugi taki bardzo duży walor, że nie jest to książka typowa. Więc gratuluję bardzo książki. Teraz proszę się wytłumaczyć mnie, widzom. Dlaczego ten temat chciałeś, Pawle, zbadać? Ile czasu poświęciłeś? Do jakich archiwów zaglądałeś? No właśnie, czy ten świat też jeszcze przetrwał w ogóle? Czy opisujesz już tak zamierzchłą historię, że to jest już pewien wycinek świata, którego już nie ma i nie będzie, a jednocześnie świat równoległy do tego, co w tym czasie toczyło się w Polsce? Przede wszystkim dziękuję za te dobre słowa o mojej książce i dziękuję za zaproszenie i też przepraszam, że nie ma mnie osobiście tutaj z Państwem, ale pewne zawirowania zdrowotne mi to uniemożliwiają w tym momencie.
Dziękuję za dobre słowa i to nie jest taka kurtuazja, bo jak człowiek się napracuje, to też dziękuję niekurtuazyjnie, no bo rzeczywiście ta książka nie powstała od tak. Takie rzeczy nie mogą powstawać szybko. W moim przypadku jest ona takim śladem etapu w życiu bardzo ważnego, czyli dekady, ponad dekady, kiedy mieszkałem w Londynie, kiedy mieszkałem w Wielkiej Brytanii. I prowadziłem tam nie tylko badania nad tym, co mnie interesuje, czyli nad tą emigracją powojenną, niezłomną, której przedstawicielami są choćby bohaterowie innych moich książek, jak Zygmunt Nowakowski, o którym wspominaliśmy, ale też wiodłem tam żywot emigranta, tak? Także mogłem poznać tą wiedzę pozaźródłową dotyczącą szarego życia emigracyjnego w Londynie. To były lata 2001-2009 i praca nad tą książką no, trwała na dobrą sprawę, no, nie bez przerwy, ale kilkanaście lat. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta książka jest pewnym elementem cyklu, który ogłaszałem. O Polakach w Londynie, o życiu codziennym Polaków w Londynie. Pierwszą pracę poświęconą Polakom w zachodnim Londynie opublikowałem w 2006 roku. To było o gminie polskiej zachodniego Londynu. I pracując nad tą pierwszą książką, natknąłem się na informację dotyczące największej gminy, czyli gminy polskiej Londyn Południe. Drugą pracą na ten temat była książka Kresy polskiego Londynu. Ona mówi o ośrodku polskim Lewisham, czyli o Polakach mieszkających na tytułowych Kresach polskiego Londynu, czyli w południowo-wschodnich rejonach metropolii. I na koniec zabrałem się za gminę największą społeczność, co nie znaczy, że najwięcej Polaków mieszkało w południowym Londynie, czyli za gminę polską Londyn Południe. Te książki są podobnie skonstruowane, tak jak zauważyłeś. Ja pokazuję życie polskich emigrantów, tak mówiąc umownie, tych dołów emigracyjnych, chociaż to źle brzmi oczywiście, to nie były doły, ale tak mówię umownie w odróżnieniu od elit, czyli tych prostych emigrantach, szarych emigrantach, którzy w latach 50., na przełomie lat 50. i 60. aklimatyzowali się w stolicy Zjednoczonego Królestwa, zdając sobie sprawę z tego, że powrót do wolnej Polski się oddala albo już za ich życia nie będzie możliwy. I tym mechanizmom właśnie adaptacji, temu jak wyglądała ta taka mała stabilizacja w wydaniu londyńskim, bo to jest czas odpowiadający krajowej periodyzacji, właśnie tej małej stabilizacji. Też mieliśmy do czynienia z taką małą stabilizacją londyńską. Temu poświęcone są wszystkie te trzy książki. No dobrze, no to tutaj takie rodzą się pierwsze pytania dla każdego, kto jeszcze po książkę nie sięgnął. Po pierwsze, dlaczego gmina, to się tak najczęściej kojarzy, to pierwsze skojarzenie gmina żydowska na przykład była. To takie pierwsze skojarzenie, jakie mamy. Drugie, kto składał się na ową gminę? Emigrację po okresie wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, no dobrze znamy to. Rzeczywiście było około 3 milionów emigrantów, nie sama Wielka Brytania, także Irlandia i inne kraje, no ale to też była duża emigracja. Ale kto składał się na ową emigrację w latach powojennych? Kim byli ci ludzie? Dlaczego akurat Londyn? Jak była to duża grupa ludzi przede wszystkim? Zacznę od końca. Właśnie to jest interesujące, że liczbowo to nie była nigdy wielka masa. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o twórczość w dziedzinie kulturowej, politycznej, literackiej, cywilizacyjnej, którą polski Londyn może się poszczycić, to nigdy nie była praca ilościowo wielu,
wielu ludzi. Podobnie te zdobycze dotyczące samoorganizacji społecznej, bo mnie to zainteresowało, że to były takie właśnie autentyczne, samodzielne, zupełnie spontanicznie organizujące się zespoły ludzkie. To też nie była wielka masa. W skali Londynu można mówić o kilkudziesięciu tysiącach ludzi. Zygmunt Nowakowski, którego przywołaliśmy już przywołujemy kolejny raz, pisał w 1952 roku, że Polacy w Londynie to jest społeczność mniej więcej na miarę przedwojennego Gniezna, Płocka, Nowego Sącza albo Stryja, tak? Czyli to no, nie za wielkie miasto, biorąc pod uwagę przedwojenne statystyki. No ja mam wrażenie, że obecnie Polacy w Londynie to jest Kraków, tak? Taka skala wielkości, czy liczby mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o stopień samoorganizacji czy o tej twórczości, to oczywiście są to nieporównywalne rzeczy, no nieporównywalne ze względu na warunki historyczne, bo mówiąc o emigracji powojennej, mamy na myśli to wielkie zjawisko, ten fenomen Polaków, którzy po zakończeniu II wojny światowej, dla nich ta wojna się nie skończyła, w wielu relacjach to jest podkreślane, że dla nich wojna trwała, więc powiedzmy po zakończeniu działań bojowych, tak, II wojny światowej i też nie po demobilizacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie, bo to też podkreślano, że to nie była demobilizacja, tylko żołnierze i oficerowie byli urlopowani, tak. Tutaj była nadzieja, że te polskie siły zbrojne ulegną odbudowaniu i zbrojnie na tych Shermanach i Jeepach z generałem Andersem na białym koniu wyzwolą Polskę od okupacji komunistycznej. Więc te nadzieje były żywe, tak mniej więcej w silnym stopniu, tak sięgały tych korzeni imigracyjnych, tak mniej więcej do lat 40. W początku lat 50. zaczyna się ten etap stabilizowania się. To też się wiązało z tym, że ewakuowano drugi korpus już w 1946 roku z Włoch, tak? Ewakuowano jednostki bojowe, które uczestniczyły w okupowaniu Niemiec, czyli pierwszą dywizję pancerną czy brygadę spadochronową z terenu stref okupacyjnych niemieckich, później Niemiec zachodnich. Przybyli Polacy z Libanu, z Indii, tak? Oni głównie przybywali do Wielkiej Brytanii, ponieważ Wielka Brytania, rząd Wielkiej Brytanii no, czuł się jakoś, pomimo tej jałtańskiego handlu, jaki się odbył Polską, odpowiedzialni się czuli Brytyjczycy za Polaków i stworzono pewne ramowe warunki przebywania tam rodzącej się polskiej diaspory. Natomiast to zawsze fluktuowało, ponieważ ludzie często traktowali Wielką Brytanię jako punkt przesiadkowy dalszej emigracji do Stanów Zjednoczonych, do krajów Ameryki Południowej, do dominiów brytyjskich, więc to tak liczbowo jest trudno określić, ale w skali Zjednoczonego Królestwa to nigdy nie było więcej niż sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pochodzenie były takie główne trzy nurty, jak gdyby, rodowodów. Wszyscy mieli oczywiście rodowód wojenny, to była emigracja wojenna, natomiast pierwszym nurtem to były polskie siły zbrojne na Zachodzie, tak, czyli pierwszy korpus, który stacjonował w Szkocji, potem uczestniczył w inwazji kontynentu. Druga społeczność, taka charakterystyczna, to byli Andersowcy, tak, mówiąc umownie, czyli ci Polacy, którzy wyszli z armią polską na wschodzie i potem tworzyli drugi korpus, czy te przybudówki społeczne, które wokół tej armii narosły, bo przecież pamiętajmy o tym, że generał Władysław Anders udało mu się wyprowadzić też cywilów, no nie wszystkich, ale pewną dużą grupę. I trzeci element to byli żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, którzy trafili do Wielkiej Brytanii z obozów jenieckich albo uciekając przez zieloną granicę, mniej więcej do 1947 roku te granice nie były tak szczelne i czy można było samemu się wydostać z okupowanej Polski, czy są przypadki, że żołnierze czy oficerowie udawali się po swoje rodziny, i z nimi udawało im się przedostać z powrotem poza strefę okupowaną. No a z tych jeńców to oczywiście też jeńce z kampanii wrześniowej 1939 roku. Także te trzy takie społeczności kombatanckie tworzyły środowisko emigracyjne, zarówno to w
tworzące życie właśnie kulturowe, polityczne i społeczne, centralne, jak i te interesujące nas w przypadku tej książki lokalne objawy tej aktywności społecznej. No dobrze, na wstępie naszej rozmowy powiedziałeś, że to były takie społeczne doły. Co miałeś na myśli, mówiąc społeczne doły? Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy zajmowali się sporami w obrębie rządu na wychodźstwie, sporami między Wiadomościami Literackimi a Paryską Kulturą. Dzisiaj przyglądamy się tym ludziom, którzy, tak jak już Paweł teraz wymienił, z różnych powodów zostali, czy byli zmuszeni, żeby zostać w Londynie. Kim byli ci ludzie? Czym oni się zajmowali? Oczywiście, tak jak się zastrzegłem, to jest bardzo niefortunne określenie, ale jeżeli przyjmiemy, że była taka piramida, tak, na której szczycie właśnie były instytucje czy osoba prezydenta i rząd, tak, to było państwo na wychodźstwie i ta piramida tak się rozrastała, no to te społeczności, o których mówimy, były takimi najbardziej podstawowymi komórkami tego życia państwowego na wychodźstwie. Ja to podkreślam, bo do tego wątku będziemy jeszcze wracali. To, że oni organizowali się w imię zabezpieczenia najbardziej elementarnych potrzeb Polaków na obczyźnie, to nie znaczyło, że stali oni tyłem albo bokiem do tego czubka piramidy. To nie były antagonistyczne społeczności, natomiast były to te korzenie życia i to państwo nie mogłoby się rozwijać, gdyby nie ta masa, tak? To ja jeszcze raz się wycofuję z powiedzenia doły w stronę powiedzenia tej szarej masy migracyjnej. Ona też szara jest umownie, ponieważ życiorysy większości czy wszystkich tych ludzi są bardzo, bardzo barwne. Więc gmina, bo też padło wcześniej pytanie, na które nie udzielimy odpowiedzi, to była taka koncepcja, która miała mieć szerszy wymiar, a w Londynie tylko właściwie ona się odbyła w taki sposób najbardziej zorganizowany, bo w ramach właśnie jakiegoś takiej wyobrażonej wspólnoty tego państwa na uchodźstwie zakładano, że właśnie gminy polskie będą takimi podstawowymi komórkami społecznymi tego ciała, tak? Tego państwa bez własnej ziemi. I słowo gmina było, nie było nowe, tak? Ono w polskiej historiografii, gminowładztwo, lelewel, tak? Gromady Ludu Polskiego, gminy polskie w XIX wieku, to nie było obce. To nie było obce słowo, to było nawiązywanie też do tradycji emigracji XIX-wiecznej. I co się kryło pod tą tajemniczą formułą? Gmina stanowiła rodzaj takiego parasola nad działalnością emigracyjną, tak jak wspomniałem, która miała zabezpieczyć te podstawowe potrzeby Polaków na obczyźnie. Czyli w pierwszym rzędzie, i taki jest porządek książki, który właśnie wyznacza ten czas życia polskiego na emigracji, a ten czas życia polskiego na emigracji przypadał w dni wolne od życia brytyjskiego, tak? Czyli kończono tydzień brytyjski w piątek, no a w sobotę rano, najpierw to była szkoła sobotnia, szkoła przedmiotów ojczystych, kiedy to dziatwa udawała się na zajęcia z historii Polski, geografii, języka polskiego i religii. I to był taki motyw, który uruchomił aktywność wielu emigrantów. Tak też z relacji, które zbierałem, to wynikało, że nawet jeżeli ktoś nie był jakoś aktywny w innych strefach życia polskiego, to moment, kiedy dzieci szły do szkoły angielskiej, w domu mówiły po polsku, tak, ale idąc do szkoły angielskiej bardzo szybko język polski traciły, to była taka chwila, kiedy wielu rodziców przebudzało się, tak, że jednak no, chce mieć kontakt z dziećmi i sytuacja, że dzieci będą mówiły zdecydowanie lepiej w języku kraju osiedlenia, a z czasem stracą polszczyznę, no była oczywiście zatrważająca, no i to było kojarzenie świadomości polskiej ze znajomością języka. A tutaj muszę nawiązać do tego osobistego doświadczenia, o którym mówiłem. Nasze dzieci też po roku pobytu w brytyjskiej szkole zaczęły między sobą w domu mówić po angielsku. To idzie błyskawicznie, z jednej strony to jest radość, że dziecko mówi z akcentem, którego rodzic nigdy nie posiądzie, ale z drugiej strony jest to moment, kiedy traci się ten kontakt. Więc to była szkoła sobotnia, z reguły po szkole sobotniej odbywały się zbiórki harcerskie,
bo harcerstwo bardzo było ważnym elementem tego wychowania młodzieżowego. Dalej w rytmie sobotnim były spotkania towarzyskie dorosłych. Ja poświęcam cały rozdział zabawom, które organizowała. A wy? Tak, które emigracja organizowała. Tutaj to jest troszeczkę takie podważenie tego wyobrażenia emigranta jako tego pielgrzyma z tym pielgrzymim kijem w dłoni smutnego, który tylko tęskni za Polską. Oczywiście, że były takie osoby, były takie kręgi i były tragedie, tak? Utraty wszystkiego i niemożności odnalezienia się w świecie brytyjskim. Natomiast w tej książce mnie bardziej interesuje ta społeczność młodsza, ludzie, którzy pokoleniowo przed wojną kończyli gimnazja, tak, czy zaczynali studia, więc oni nie mieli takiego poczucia klęski i przede wszystkim wchodzili w życie emigracyjne w wieku młodym lub w sile swych lat, tak? To był start, był nierówny na tej bieżni emigracyjnej, co ładnie ujął Juliusz Mieroszewski, że do tego biegu stawali dwudziestolatkowie, no i sześćdziesięciolatkowie. Tutaj wynik nie mógł być ten sam. Ja bardziej tu się skupiam nad tymi dwudziestolatkami w latach 40., którzy jako ci 30-40-latkowie w latach 50., 60., mając te dzieci w szkołach angielskich, to życie lokalne organizowali. Skoro mówimy o zabawach i o tańcach, którym rzeczywiście tam poświęcam sporo miejsca, bo to jest takie, wszyscy mi mówili świadkowie, że to jest ważne, tak, że oni się bawili, że jakaś taka też może świadomość, że mają ze sobą wojnę, potrzeba odreagowania tych wojennych przeżyć, to powodowało tą chęć do zabawy, ale każda z tych imprez była organizowana na cel, czyli zbierano pieniądze na harcerstwo, właśnie na szkoły sobotnie, na kupno własnego domu, loterie, czy przy okazji świąt były stoiska z polskimi wędlinami, czy z polskimi artykułami żywnościowymi. To było rzeczywiście takie życie w pełnym tego słowa znaczeniu. Niedziela to było oczywiście. Tutaj chciałem cię dopytać, bo to jest bardzo specyficzny świat, Wielka Brytania. Ona wtedy musiała być szczególnie jeszcze bardziej klasowa, bo to do dzisiaj czuje się w Wielkiej Brytanii, że oczywiście z jednej strony istnieje ta, brzydko mówiąc, szeroka masa, która jest czasami dosyć ostro się bawi, sporo spożywa alkoholu, ale no, brytyjska elita to jest brytyjska elita. Tam się dostać do tej brytyjskiej elity graniczy z cudem. I tutaj jak przechodzimy do tej niedzieli, to jest z kolei ten wątek istotny religijny. No jednak to jest kraj mocno antykatolicki. Może to nie jest teraz przejawiane tak mocno jak kiedyś, ale były przecież, chyba są nawet do dzisiaj w Wielkiej Brytanii stanowiska, których nie mógł nawet objąć katolik. Więc jak wyglądało tolerowanie tej społeczności chrześcijańskiej, katolickiej, jakimi byli Polacy? To jest rzeczywiście niesłychanie ciekawy wątek i warto na to zwracać uwagę, że Kościół katolicki oczywiście w Wielkiej Brytanii przetrwał i istniał jako kościół mniejszościowy. Tak? To jest ta sytuacja cały czas dla nas, dla Polaków, taka trudna do wyobrażenia, bo pochodzimy ze społeczeństwa, gdzie Kościół rzymskokatolicki cały czas jest, ma przewagę, tak? Nawet jeżeli to nie są osoby bardzo aktywne czy praktykujące, to ukształtowanie formacyjne w większości Polaków jest z tej strony. Natomiast ten kościół katolicki, rzymskokatolicki, z którym stykali się polscy emigranci, był oczywiście innym kościołem w Wielkiej Brytanii. Tam już nie było tych, o których mówisz, tych represji, one w XIX wieku były powoli zdejmowane. Także to nie było aż tak usankcjonowane prawnie, jeżeli chodzi o to bycie obywatelem drugiej kategorii, razem no, oczywiście z Irlandczykami, tak? No bo tutaj braterstwo się pojawiało od razu, wiary z Irlandczykami, czy Irlandczycy, którzy twierdzili, że są bliscy Polakom, ponieważ Polacy mają jednego
wroga Sowietów Rosja, a Irlandczycy jednego wroga, czyli Anglię, tak? Wielką Brytanię. Na tej linii też te spotkania następowały. Tu należy powiedzieć o dwóch elementach. Właśnie o tym spotkaniu z tym kościołem misyjnym angielskim, który właśnie jako nie kościół panujący był też jakoś otwarty na nowych wiernych, którzy te kościoły mogli wypełniać, ale też należy wspomnieć, że istniała polska organizacja kościelna, czyli Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, już też od XIX wieku. Oczywiście ona początkowo była w jakimś takim zupełnie szczątkowym wymiarze. Jeden kościół prowadziła, czy jedną parafię, ponieważ stara emigracja Wielkiej Brytanii to jest nieporównywalna z tą starą emigracją na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie to życie pączkowało. Polaków było przed 40 rokiem, przed tym przybyciem ewakuowanych z Francji władz i wojska. Niewielu. Niemniej jednak ta instytucja funkcjonowała, więc to jak gdyby prawnie było określone. Natomiast oczywiście, że dążeniem Polaków, których nagle okazało się, że jest, nie wiem, nie kilkuset, tylko kilkadziesiąt tysięcy, było to, aby ta posługa religijna była realizowana w ramach kontaktu z polskimi duchownymi czy polskiej liturgii, w tym wymiarze, w jakim, pamiętajmy, liturgia w języku narodowym mogła być celebrowana w czasach przedsoborowych, tak? To wyglądało oczywiście inaczej. Więc pojawiała się potrzeba powołania polskich parafii. I te parafie powstawały w poszczególnych miejscach osiedlenia, wynajmując miejscowe kościoły katolickie dla celebrowania mszy przez polskich duchownych dla polskiej społeczności. I to są oczywiście wielkie takie nazwiska tych księży, którzy byli działaczami też społecznymi, wspominając o gminie polskiej zachodniego Londynu. Zachodni Londyn taki był najbardziej polski, tam najwięcej Polaków mieszkało i tam jest kościół świętego Andrzeja Boboli, ksiądz Sołowiej, taka postać bardzo, bardzo ważna dla rozwoju społeczności polskiej, kościół świętego Andrzeja Boboli to jest kościół garnizonowy, także on ponad lokalne też pełnił funkcję. Natomiast w południowo-wschodnim Londynie, nawet na okładce tej książki, obok księdza Dębskiego, tego młodszego duchownego, jest ksiądz Wróbel, który był też kapelanem gminy południowego Londynu, o której rozmawiamy. Natomiast tam na południu najbardziej istotną osobą był ksiądz Stanisław Cynar, który organizował życie religijne Polaków w tych rejonach południowych. Tu należy wspomnieć właśnie dygresyjnie o wątku, że ten południowy Londyn, nazywany tak umownie przez Polaków w Anglii Pragą, tak, no bo to było po drugiej stronie rzeki, ten Londyn bardziej kulturalny jest na północnej stronie Tamizy, a na południu to są dzielnice bardziej robotnicze, bardziej takie plebejskie. I to było podkreślane. A tradycyjnym rejonem polskiego osadnictwa to są rejony zachodnie, zresztą do tej pory, czyli od Elskortu idąc w stronę Ilingu, to był ten pas osiedlenia się Polaków. Te rejony południowe czy południowo-wschodnie były oddalone od tych punktów centralnego życia polskiego w Londynie, od siedziby kombatantów, od Ogniska Polskiego, od Instytutu Sikorskiego, czy w późniejszym okresie od Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i to też jak gdyby budowało specyfikę. Wracając do parafii, one powstawały i to obok szkoły, ta potrzeba życia religijnego w oparciu o polskie obyczaje, to był też silny punkt takiej potrzeby samoorganizowania się emigrantów. Więc niedziela to były te polskie msze. Dalej w tym porządku życia emigracyjnego ja ustawiam zawody sportowe, które się odbywały też regularnie, ponieważ tutaj dbano o tą
ten ideał, tak, greckiego wychowania, że w zdrowym ciele zdrowy duch i oprócz działalności zmierzającej dla zachowania polskiej tożsamości też dbano o sprawność fizyczną własną czy młodzieży. I tutaj gmina Południe organizowała takie coroczne olimpiady, się tak hucznie nazywało Polski w południowym Londynie, czy wspomagała zespoły piłkarskie, o których piszę osobno, bo to jest osobny temat. Polska, no nie Polska Liga, bo one grały w ramach lokalnych lig angielskich, ale polski futbol, czy unikalny zespół, drużyna rugby polska, która też funkcjonowała w południowo-wschodnim Londynie. Dalej w tym porządku działań spotkania organizacyjne, czyli walne zebrania gminy. Tutaj pozwolę sobie na dygresję związaną właśnie ze źródłami, o które też pytałeś na początku, a też nie odpowiedziałem na to pytanie. Otóż polskie organizacje imigracyjne z wielką dbałością prowadziły protokoły spotkań. Były to protokoły spotkań zarządu gminy, rady gminy i walnych zebrań. Znaczy, to nie dotyczy ta uwaga tylko gmin polskich, ale w tym przypadku archiwa gminy polskiej zachodniego Londynu i gminy polskiej Londyn Południe były, no, podstawą źródłową. Tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo wiele można wyczytać z tych czynionych na bieżąco notatek. Niejednokrotnie były to kłótnie, były to konflikty. Jeden rozdział poświęcam emigracyjnym sporom, tak? Bo to też mamy takie ogólne wyobrażenie, jeszcze też ciągnące się od wiedzy o emigracji XIX-wiecznej, że ta sytuacja wygnania może powodować takie odstępstwa od normy, tak? Że to też szaleństwem owocuje, które znajduje swój wyraz w kłótniach. Oczywiście to jest częściowo prawda. Nie można tak oceniać żadnej emigracji, że wyłącznie to byli szaleńcy, ale takie ślady z tych protokołów też można odczytać. No dobrze, to taka jeszcze kolejna kwestia, która z jednej strony jest oczywista, ale oczywista ona jest z punktu startu, a jak to wyglądało później, czyli stosunek do Polski Ludowej, do PRL-u. Biorąc pod uwagę, że duża część osób, które zamieszkały, duża część Polaków, które zamieszkały w Londynie, to byli też żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, drugiego korpusu, Armii Andersa, no to wiadomo, że to było raczej pokolenie antykomunistyczne i ta Polonia, Polska na wychodźstwie, brytyjska, mieszkająca w Wielkiej Brytanii czy w USA, zawsze miała taki rys antykomunistyczny bardzo silny. Ale jednak, jakby nie patrzeć, no to lata mijały. Były również fluktuacje w tym systemie władzy, przede wszystkim w Związku Sowieckim, ale także w PRL-u. W jaki sposób to się odbijało na tej ludności? Czy ona również ewoluowała w tym stosunku do PRL-u, czy raczej była cały czas taka zasadnicza i antykomunistyczna? To był wątek, który mnie bardzo zainteresował i też poświęcam mu odrębną część w książce, ponieważ ja występuję też jako badacz, oczywiście z pozycji, każdy chyba tutaj z historyków jednak ma rodzaj jakichś takich inklinacji, tak? Otóż mnie zawsze interesowała ta postawa emigracji niezłomnej. Ci niezłomni z Londynu, którzy odmawiali współpracy z instytucjami krajowymi, którzy do Polski Ludowej nie jeździli, którzy uchronili właśnie tę Polskę wolną, niepodległą, nieskomunizowaną. I tropów i śladów tych niezłomnych szukałem. I tu jest wątek interesujący, ponieważ o ile elity polityczne, kulturowe, literackie w dużej mierze trwały w tej postawie niezłomnej, czyli na czym to polegało? Nie odwiedzam kraju, ponieważ odwiedzając kraj musiałbym starać się o paszport konsularny PRL-u albo przyjąć obywatelstwo brytyjskie. Obywatelstwa brytyjskiego nie przyjmuję, ponieważ jestem uchodźcą politycznym, a uchodźca polityczny posługuje się dla wyjazdów poza Zjednoczone Królestwo dokumentem podróży, czy też paszportem nansenowskim. Ten travel dokument to był taka legitymacja niezłomnego emigranta. On był ważny do wszystkich krajów poza PRL-em.
Druga rzecz, nie utrzymuję kontaktów z oficjalnymi instytucjami państwa komunistycznego. Nie spotykam się, chyba że na prywatnej niwie, tak, z jakimiś dawnymi znajomymi, ale to nieoficjalnie. I element ostatni dotyczący twórców nie publikuję w PRL. Nie drukuję nawet swoich przedwojennych prac neutralnych politycznie, bo taka jest nie tylko uchwała Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie, ale to jest niebezpieczeństwo i praktyka pokazała, że ta obawa była uzasadniona. Jest to niebezpieczeństwo wciągnięcia właśnie w kontakty z policją polityczną PRL-u, tak, bo pojawia się kwestia honorariów, pieniędzy. To już stwarzało sytuacje, które błyskawicznie były przez służby wykorzystywane do budowania uzależnień, szantażu i tak dalej. W przypadku tych imigracyjnych środowisk lokalnych to wyglądało już trochę inaczej. I oczywiście wszyscy rozmówcy podkreślali, że tak, byli u nas tacy niezłomni, padały tu nazwiska. To byli z reguły ludzie, którzy na przykład prowadzili działalność zbrojną po 1944-1945 roku na terenach polskich i przedostali się przez zieloną granicę. To byli oficerowie drugiego oddziału. Najczęściej, tak, to były te kręgi ludzi, którzy pozostawali niezłomni. Natomiast tak zwany szary emigrant po 1956 roku do kraju już jeździł. Wiązało się to z tym, że dosyć masowo jednak zaczęto przyjmować to brytyjskie obywatelstwo. I nawet jeżeli kodeks emigracyjny zakazywał odwiedzenia konsulatu warszawskiego w celu wbicia wizy do tego paszportu, to istniało cała masa biur podróży, która trudniła się pośrednictwem w tym procederze i pozwalało to emigrantowi jak gdyby zachować pewien element sumienia, że jednak nie przekroczył progu komunistycznej placówki, niemniej jednak tą wizę uzyskał i do kraju pojechał. I w Kronice Koleżeńskiej Pisma Gminy Południe to też osobny fenomen, też jemu poświęcam cały rozdział takiego kwartalnego komunikatu, gdzie też jest masa informacji o życiu społecznym tego środowiska. W Kronice Koleżeńskiej są wzmianki, że ci państwo tam będąc na wakacjach, oni pisali w Polsce, tak, czy w kraju najczęściej się pisało z dużej litery, spotkali tych państwa, tych innych. To już było od lat 60. dosyć powszechne, że taki szary imigrant do rodziny, do PRL-u jeździł. A wcześniej też słał pomoc, tak? To też mamy jeszcze w pamięci ludzie, przynajmniej naszego pokolenia, jako dzieci, te paczki z zachodu od rodzin, które przychodziły. Ta pomoc szła od początku i była bardzo ofiarna, i też temu poświęcam nieco uwagi. Natomiast w sferze poglądów, o co pytałeś, w sferze świadomości, ten antykomunizm, antysowietyzm oczywiście był obecny, bo to konstytuowało jakiś sens istnienia na wychodźstwie, tak? Oni nie chcieliby być nazywani Polonią. To była taki ważny element, że Polonia to jest emigracja zarobkowa, to jest emigracja nieideowa, natomiast my jesteśmy emigracją polityczną. I tutaj dbano o to jakkolwiek. Oczywiście to miało coraz bardziej deklaratywny charakter. W winiecie tego komunikatu gminy jest orzeł w koronie, a nawet orzeł w koronie zakrytej z krzyżem, ponieważ mało osób o tym wie, ale prezydent Rzeczpospolitej August Zaleski 11 listopada 1957 roku zmienił godło państwowe w postaci właśnie zamknięcia korony orła i przydaniu krzyża. Także to był taki też znak przynależności do tej Rzeczypospolitej na wygnaniu. Ona tak naprawdę miała swój odmienny herb od II Rzeczypospolitej, tak? Po tą drobiazg graficzny, ale jakże wymowny też ideowo, tak? Krzyż na koronie orła. Więc tam coraz bardziej takie deklaratywne właściwie miało to znaczenie, jakkolwiek każdy z tych emigrantów
należał do jakiegoś jeszcze kręgu swojego kombatanckiego. Tak? W przypadku gminy tam akurat było dużo żołnierzy z pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka. Na południowym wschodnim, w południowo-wschodnich rejonach Londynu spotkałem masę, jeszcze spotkałem w latach 2000 masę powstańców warszawskich. Ja mam wrażenie, że chyba więcej powstańców spotkałem w Londynie warszawskich niż w kraju, niż w Warszawie. Więc oni, funkcjonując też poza tymi lokalnymi środowiskami w swoich kręgach kombatanckich, też pielęgnowali tę tradycję no kombatancką, ale nie tylko, tak? No bo to była tradycja antysowiecka, antykomunistyczna także. Ale nie mówiąc tutaj o szczegółach, ja podaję tam przykłady takie czasem zadziwiające właśnie pewnej taktyki. Tam jest taki działacz, który kiedy obejmował funkcje emigracyjne, to nie jeździł do kraju, ale kiedy nie piastował ich, to już uważał, że może jeździć. To bardzo to przybierało różne kształty, ale prawidłowość była taka, że bardziej elity w tym wytrwały, a życie miało swoje prawa i ta szara emigracja do kraju jeździła. A no właśnie, tutaj jeszcze jeden wątek, który wywołujesz, który jest ciekawy. Oczywiście to jest temat na zupełnie inną dyskusję, bo nie o tym jest ta książka. Generalnie jak spór elit wyglądał londyńskich, podparyskich. Londyn też, jak gdyby jego atmosfera i aura wygnała Józefa Mackiewicza do Monachium, Cat Mackiewicz wyjeżdża do PRL-u w pewnym momencie. To jest temat no, zupełnie inne rozważania. Bobkowski umyka z Francji, którą uważa, jak i całą Europę, za już skomunizowaną, zupełnie inny świat, w którym on chce żyć. To jest zupełnie temat na inną dyskusję, ale czy te, jak to jest oczywiście umowne, tutaj nikogo nie obrażamy. Czy te doły, czy gmina w ogóle śledziła te spory w elicie? Czy to w ogóle kogokolwiek interesowało? Czy raczej elita żyła swoim życiem, swoimi sporami? Chociaż trudno mi to sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę skalę oddziaływania na przykład wiadomości literackich kierowanych przez Mieczysława Gzewskiego, ale no właśnie, jak to było? To w ogóle kogoś dotykało? Czy to tak życie swoją drogą, elita swoją drogą. To wszystko się zazębiało. To wszystko się zazębiało i właśnie wspominając o kulturze paryskiej i o głównym publicyście tego pisma, Juliuszu Mieroszewskim, który mieszkał w Paryżu, tak? Pamiętajmy o tym, że Juliusz Mieroszewski, no pseudonim Londyńczyk, tak? Publicystyczny, on nigdy w Maison Lafitte nie był. Spotykał się z Jerzym Giedroyciem na gruncie londyńskim, także on też funkcjonował w tej lokalności Polski w stolicy Wielkiej Brytanii, no i widział ją, miał swój własny pogląd. On podjął taką publicystyczną próbę przedstawienia zjawiska gmin, no bo one były taką nową jakością na przemian 50. i 60., także ludzie zaczęli się organizować wokół tego życia, no nie koło Kijowian, tak, nie związek łącznościowców, czy marynarki wojennej, tylko Polaków z dzielnicy Chiswick, czy Polaków z dzielnicy Clapham. To była taki, no powiew świeżości. On usiłował w swojej publicystyce nadać temu taki wymiar antylegalistyczny, czyli że te doły, tak, organizują się w jakiś sposób na przekór tej skłóconej centralnej górze. Pamiętajmy o tym, że trwał rozłam. I ten rozłam dotyczył też tych Polaków w lokalnych społecznościach. To są opowieści, które jeszcze słyszałem o pani, która przychodziła z parasolką na mszę polską, żeby tą parasolką bić przeciwników politycznych, no bo jedni poparli prezydenta Augusta Zaleskiego w 1954 roku, inni generała Andersa. Rokosz Andersa tak zwany spowodował podział, który został przezwyciężony dopiero w 1972 roku. Więc
Szary emigrant tym też żył, czasem się zrażał do życia emigracyjnego przez to i chciał być tylko aktywny w szkole rodziców szkoły sobotniej, a już te dyskusje polityczne go mogły mierzić, a inni, i to są też konkretnie działacze każdej z tych gmin, pełnili funkcje polityczne czy społeczne, ministrów, szefów Naczelnej Izby Kontroli. To były te same osoby. Pułkownik Kunicza, który zakładał koło Lwowian i dlatego środowiska lwowskiego jest bardzo ważną postacią, był jednocześnie założycielem gminy zachodniego Londynu, jak i właśnie prezesem Najwyższej Izby Kontroli i ministrem jednego z rządów emigracyjnych. Także to przeciwstawianie gmin centralnej górze, no, było takim zamiarem publicystycznym, który się wiązał w ogóle z krytycyzmem kultury paryskiej wobec idei legalizmu i wobec władz Polski, tej Polski na wygnaniu. Natomiast jeżeli mielibyśmy się skoncentrować na tym wątku południowo-londyńskim interesującym, myślę, że on może być też interesujący, bo teraz też tam masa Polaków żyje. To są te dzielnice Streatham, Clapham, Balham, jest ta polska parafia tam, to jest bardzo, bardzo stał się to polskim regionem Londynu. Polacy akurat w tym kręgu, gmina wywodziła się właściwie ze zwolenników prezydenta Zaleskiego. Natomiast oni podkreślali, odbudowując życie gminy i powołując ją w ramach życia brytyjskiego jako taką spółkę właściwie, aby móc te finansowe rzeczy przeprowadzać. Pamiętajmy o tym, że zebrano pieniądze na kupno domu, kupiono własny dom w Londynie na Clapham. Podkreślano, że spory polityczne mają się odbywać poza gminą. I to się udało osiągnąć i przeprowadzić. To znaczy sympatycy różnych stron konfliktów imigracyjnych mogli spotykać się w gminie i to nie spowodowało paraliżu działalności, jak na przykład było w parafii Lewisham na początku, gdzie ten konflikt góry tak oddziaływał na dół, że te na moment te struktury społeczne uległy rozpadowi. Więc próba mówienia, że gminy to było coś, co jak gdyby ewoluowało w stronę bycia Polonią polską w Wielkiej Brytanii, bo to są ludzie, którzy już mają obywatelstwo, bo te dzieci ich chodzą do dobrych angielskich szkół, czy odbywają prestiżowe studia, bo jeżdżą do kraju ci Polacy i tacy są już właśnie bardziej przypominają tych wujków z Ameryki, a nie tych niezłomnych z Londynu. To nie jest pełna prawda o tym środowisku. Tak to wynika i z relacji, które zbierałem, i z tych dokumentów, które mówią wyraźnie. To się zazębiało. Te podziały imigracyjne przebiegały w inny sposób niż pewien taki tradycyjny nurt myślenia historycznego o dziejach emigracji nam tak podpowiada. Ta książka troszeczkę też taką pełni rewizjonistyczną funkcję, ona pewne takie zastałe prawdy prostuje. Raz do takiego wątku dojdziemy, bardzo ciekawego, czyli do POSK-u. Po pierwsze poproszę cię, Pawle, o rozszyfrowanie tego skrótu, bo to jest miejsce, które w ogóle żyje do dzisiaj, żeby było ciekawiej. Można powiedzieć, bardzo trwała instytucja, ale i też aktorzy PRL-owscy tam bywali, więc to jest takie miejsce, gdzie wiele osób się przewinęło w różnych momentach historii Polski, także III RP. Cały rozdział poświęciłeś tej instytucji. Tytuł rozdziału to jest Cud nad Tamizą ze znakiem zapytania. No, też wyczuwam tam liczne twoje wątpliwości. Czym jest Polska? Tak, znak zapytania jest nieprzypadkowy. POSK to jest Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, czyli taki dom kultury wielki, tak, który się mieści w zachodnim Londynie. Ja dlatego poświęciłem jemu tyle miejsca, bo o dziwo właśnie działacze polscy, którzy działali w południowym Londynie, odegrali dość dużą rolę w budowie POSK. W samej idei przekonywania, że taka formuła centralizacji życia społecznego jest właściwą. Dlaczego się tutaj uśmiechałem? Ponieważ wśród Polaków tego starszego pokolenia Wielkiej Brytanii istnieje takie
bezkrytyczne podejście do posku jako do wielkiego osiągnięcia tej społeczności, że właśnie on trwa do tej pory, że przy powstaniu nowej emigracji polskiej w Londynie, tam jest przecież biblioteka, tam jest teatr, tam jest restauracja, tam mieszczą się, mają swoje siedziby, redakcje pism, Instytut Piłsudskiego na przykład tam się mieści. Natomiast wgryzając się w historię i w powstanie tej instytucji, no można nabrać wątpliwości, którymi się dzielę z czytelnikiem. Podstawowe wątpliwości polegają na tym, że mapa życia polskiego w Londynie przed powstaniem POSK-u, tego jednego budynku, jednego gmachu, właśnie w zachodnim Londynie, ta geografia wyglądała zupełnie inaczej. Otóż bardzo wiele polskich mniejszych instytucji posiadało własne domy. Nie wiem, Związek Inwalidów na przykład, byłych żołnierzy miał własny dom. Instytut Wschodni Reduta miał własny dom. Marynarze, lotnicy. I ideą POSK-u był wyprzedaż tych mniejszych domów. Pieniądze w ten sposób pozyskane gromadzono na wspólny fundusz, który pozwolił na wykupienie działek i budowę jednego dużego domu, a w zamian za to, mówię w tak szalonym skrócie, instytucje, które wyzbywały się własnych domów, na przykład gmina Zachodniego Londynu nie zdążyła kupić własnego domu, ponieważ pieniądze przeznaczyła w ten sposób zebrane na POSK. Te organizacje miały mieć tam swoje miejsce, tak? Jakieś sale i głos przy zarządzaniu POSK-iem. Niesłychana aktywność, niesłychane poświęcenie też materialne emigracji się wiązało z budową tego gmachu, a wiązało się to z niefortunnymi zamieszaniami w ekonomii Zjednoczonego Królestwa, ponieważ kilkakrotnie inflacja i fluktuacje cen nieruchomości stawiały to przedsięwzięcie pod znakiem zapytania. To znaczy, to okazało się strasznie nierentowne. Wyprzedaż domów, które za kilkanaście lat osiągały wielotysięczną wartość, no w żaden sposób się tutaj nie broni. Obawiano się, że te organizacje właśnie wymierając nie będą w stanie tych domów prowadzić i to chyba było zbyt pesymistyczne nastawienie. Były osoby znane, tak jak Marian Hemar, czy Stefania Kosowska, czy działacze Instytutu Sikorskiego, którzy przeciwstawiali się tej idei. No i do tej pory mamy Instytut Sikorskiego przy Hyde Parku jako osobny piękny budynek. Czołgnisko Polskie również przetrwało jako osobna instytucja. Natomiast los takich legendarnych, tak, firm, jak na przykład Instytut Piłsudskiego, który miał piękny dom na Richmond, no to się sprowadziło do salki, tak, w Posku. I tak patrzę z punktu widzenia też Polaka, który spędził ważną część swojego życia w Londynie, że to trochę żal tego Londynu, gdzie właśnie w South Kensington, w tym rejonie teraz takim prestiżowym, gdzie jest Victoria and Albert Museum, gdzie jest Muzeum Historii Naturalnej, zostało tylko ognisko i Instytut Sikorskiego, a tam mieściły się też inne budynki, instytucje, tak, polskiego życia na uchodźstwie. No, głównym argumentem za budową POSK-u było stworzenie miejsca dla Biblioteki Polskiej w Londynie, do której tutaj też przy tej okazji trzeba poświęcić kilka słów, ponieważ tamte materiały głównie, które wykorzystałem, i też ilustracyjne w książce się znajdują. Natomiast no, wydaje się, że do siedziby biblioteki nie było potrzeby budowania takiego wielkiego gmachu, który pochłonął wiele środków. W książce, którą napisał Józef Garliński, bez znaku zapytania, Cud nad Tamizą, jak gdyby starając się tą historię przedstawić jako jedno pasmo sukcesów, można wyczytać taką smutną informację, że właściwie spłacono wszystkie należności, długi bankowe w 1988-89 roku, a budowa trwała od początku lat 70. Więc to pokazuje jak gdyby skalę takiej może trochę niezamierzonej niefrasobliwości, bo tam ja nie mówię, że tam dochodziło do jakiejś defraudacji, tak? Po prostu pieniądz stracił na wartości i to wszystko było jakoś chyba źle pomyślane. A pozwól został spłacony właściwie w momencie, kiedy wydawało się, że emigracja powinna
wracać tak do kraju, jeżeli uznamy, że po 89 roku Polska odzyskała niepodległość. No to ostatnia kwestia. Jak ty też z punktu widzenia człowieka, który nie tylko pisał książkę, jak na wstępie powiedziałeś, z perspektywy badacza, biblioteki, czytelni, archiwum, tylko człowieka, który był na miejscu, spotykał się z ludźmi, którzy jeszcze z pokolenia tych osiedleńców, wygnańców się składali, zbierając liczne relacje, badając to wszystko na miejscu, chodząc tymi samymi ulicami, tymi samymi ścieżkami. Czy ten świat w jakikolwiek sposób jeszcze przetrwał? Czy są rzeczywiście Polacy z tamtego pokolenia, ich dzieci, wnuki, którzy nawiązują do pewnego właśnie dumnego etosu Polaka przedwojennego, wojennego, powojennego, tego, który był często bezpaństwowcem. O tym się też rzadko przypomina. Mi od razu staje przed oczami na przykład Tadeusz Kattelbach, który w pewnym momencie chyba miał trochę też dosyć tego polskiego Londynu, ale tej jego elity i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale do końca życia nie przyjął ani paszportu brytyjskiego, ani potem amerykańskiego. Był właśnie bezpaństwowcem. Z tego szacunku, czy z tej nostalgii za drugą RP. Czy to już jest tak, że jednak ta emigracja okołozarobkowa, ta z lat 2000, po prostu zatarła obraz, wizerunek tamtego świata i to tylko jakieś tam poszczególne osoby, jeszcze ten polski Londyn opisywany przez ciebie pamiętają? To jest cały zespół zagadnień, bo moglibyśmy rzeczywiście, aby tak odpowiedzieć w sposób uczciwy i pełny, potrzebowalibyśmy drugiej godziny, której oczywiście nie mamy. Więc postaram się takim telegraficznym skrócie to przedstawić. Dla mnie to, że jeszcze na początku lat 2000 mogłem spotykać bezpośrednio świadków historii, tej większej, ale też tej małej. Ja często spotykałem się ze zdziwieniem, moi rozmówcy mówili, ale pana interesują takie sprawy codzienne. Ja mówię, to nie jest nic ważnego. Oni chcieli opowiadać o swoich przewagach wojennych, o powstaniu, tak, o tym, jak to w Rosji było, a nie o tym, jak się organizowało imprezę. Ja mówię, że mnie jedne i drugie rzeczy interesują. To nie jest, ale tych spraw lokalnych do tej pory nikt takich pytań nie zadawał. To było bardzo, bardzo istotne. I cóż, no i to był ostatni moment, tak? Tego Londynu, gdzie widzi się te siwe głowy na polskich mszach, już nie ma, czy zostały już jakieś naprawdę pojedyncze osoby, no bo tutaj już biologia spowodowała w naturalnym stopniu to, że właściwie druga dekada lat 2000 to już nie ma tych ojców i matek założycieli tych społeczności lokalnych. Z drugiej strony są ich dzieci i wnuki mniej aktywne, zważywszy na liczbę harcerzy, harcerek, zuchów, tak, czy uczniów szkół sobotnich w tym życiu polskim, ale te struktury, które funkcjonowały, zostały jakoś wypełnione przez nowo przybyłych. Tutaj dobrym przykładem jest ośrodek Lewisham, któremu poświęciłem tę drugą książkę o kresach polskiego Londynu, bo tamten dom funkcjonuje cały czas, jest już w pełni prowadzony przez nowo przybyłych Polaków, ale oni mają świadomość tego, że ten dom nie powstał znikąd i że to osadnictwo polskie w tej części Londynu było wcześniej, zanim oni przybyli lat temu 10, 20 czy 30 do Anglii, a tego typu książki, ja też je piszę pod kątem pewnego zadania społecznego, mają w tej świadomości pomóc, tak, że obecność Polaków na wyspach to nie jest poakcesyjna emigracja, tak, to jest bardzo bałamutne stwierdzenie, że to poakcesyjna. Polacy przyjeżdżali przed wstąpieniem Polski do Unii i po cały czas Polacy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. Natomiast te struktury, o których mówiłem, czyli szkoły sobotnie, które przetrwały, bo młodzież je zapełniła, polskie parafie, które odżyły, ponieważ wierni je wypełnili. Siłą rzeczy, tylko za wcześnie jest odpowiadać, na ile ten etos emigracji wojennej będzie miał wpływ na kształt świadomości tego polskiego Londyńczyka. Ja w swoich książkach starałem się pomóc procesowi, aby ten polski Londyńczyk
czyli ten milion Polaków prawdopodobnie, które tam żyje czy przewija się. Większość z nas ma jakichś znajomych, czy krewnych, czy rodziny, nie tylko właśnie dawnego stryjka z czasów emigracji wojennej, ale kogoś, kto mieszka na Jilingu, na Klapam, na te nazwy nie są dla nas takie egzotyczne, tak? Przestało to być takie egzotyczne, ponieważ mamy tam znajomych, aby ta regionalna specyfika polskiego Londyńczyka wiązała się z przyjęciem tego rodowodu, o którym mówimy, tak? Tego rodowodu emigracji, niezłomnej emigracji politycznej, emigracji wolnościowej. To się częściowo udaje. Ja tutaj bardzo z taką dużą satysfakcją mogę wspomnieć, że równolegle z kończeniem tej książki o Polakach w południowym Londynie działał w tamtym rejonie właśnie taki projekt prowadzony przez nowych już emigrantów. I tutaj musi paść nazwisko Marty Sordyl, która też pracuje w Streatham Library, angielskiej bibliotece. I to był taki program Polacy w południowym Londynie, archiwum czy archiwa lokalnych bohaterów, tak? Polls in South London, Local Heroes Archives. To był dwuletni projekt, który był finansowany ze źródeł brytyjskich, który właśnie miał służyć zbudowaniu tej takiej tożsamości lokalnej Polaków mieszkających na pracę. I to jest przykład działalności takiej niewydumanej, tak, że ja mam jakąś wizję i tutaj przekonuję, czy piszę historyczne książki z nadzieją, że ktoś współczesny o tym się zainteresuje albo i nie, tylko to jest taki element obok funkcjonowania nadal polskiego ośrodka Lewisham, tej żywej społeczności, która świadomie się odwołuje do tych tradycji, czy w swoim gronie ma jeszcze tych ostatnich Mohikanów, tych pokoleń wojennych, tych ludzi, którzy przeszli szkoły, które funkcjonowały przy Armii Polskiej na wschodzie, czy szkoły junaków, tak? To już są ci najstarsi, tacy nestorzy tego środowiska. Także to się dzieje, ale musimy zobaczyć, poczekać dopiero na to, jaki to kształt przybierze ostatecznie. Bardzo dziękuję, Pawle, za rozmowę. Ja Państwa jeszcze raz bardzo zachęcam do sięgnięcia po książki, bo jest to książka wyjątkowa. Z jednej strony jest to praca badawcza, a z drugiej strony jest to praca człowieka, który tam był, który rozumie pewien klimat, który chodził tymi ulicami, który poznał wielu ludzi, którzy zrelacjonowali mu osobiście świat opisywany. I książka, która jest też pięknie wydana typograficznie, zdjęciowo, jest świetnie opracowana i z wielką przyjemnością się czyta, bo to jest opis takiego świata częściowo utraconego. Każdy, kto, nie wiem, stykał się chociażby. Ja, wiesz, Pawle, czytałem na przykład myśląc o profesorze Siemiaszko, który całkiem niedawno zmarł, a była to dla mnie postać szalenie ważna, która ukształtowała wiele moich poglądów, także natury historycznej. I on był właśnie takim dumnym Polakiem mieszkającym w Londynie, który miał trochę taki wyniosły stosunek do Polaków w trzeciej RP. Uważał, że Polacy w trzeciej RP, częściowo słusznie niestety, to muszę podkreślić, no, że są tak sowietyzowani, że on nie do końca czuje z nimi jedność. Ale profesor był bardzo specyficznym człowiekiem, ale wiele razy stawał mi przed oczami, kiedy czytałem twoją bardzo ciekawą i bardzo dobrą książką. Proszę Państwa, naprawdę warto sięgnąć, przeczytać książkę doktora Pawła Chojnackiego. Myślę, że będzie okazja, żeby jeszcze porozmawiać o sporze elit, Pawle, i mam nadzieję, że uda nam się to w niedługim czasie zrobić, bo mnie to bardzo też fascynuje i tutaj jesteś też bardzo takim wnikliwym badaczem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Paweł Chojnacki, filozof, historyk związany z oddziałem krakowskim Instytutu Pamięci Narodowej, a także z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę i autor tej książki.